Widzę, że po Janusza Kazaniach śpicie. Jeszcze raz. To już drugi raz się zdarzyło. Chwała Bogu. To nie mi, to im musisz przebaczyć. To, on, to oni śpią. Pochylmy nasze głowy. Panie Jezu Chryste, chcemy podziękować za ten czas, który spędzamy teraz przy Twoim słowie. Panie, proszę Cię, żebyś w szczególny sposób, kiedy będziemy rozważali temat strachu, lęku, żeby Twój Duch Święty przegonił te duchy z życia ludzi tu obecnych. Panie, niech przychodzi Twoje uwolnienie. Panie, niech następują zmiany, niech owoce, które będą osoby tu obecne widziały później, niech będą może znaczące, pełne radości dla nich. Niech tak się stanie, Ojcze, w imieniu Jezusa. Pobłogosław, Panie, ten czas. Amen. Wiecie, kiedy patrzymy na nasze życie... Przyznam się szczerze, że strach jest jednym z, jedną z większych warowni w naszym życiu. Z tym, że my często nie umiemy tego w ten sposób określić. Taki dowcip słyszałem kilka miesięcy temu. Człowiek dużo pił, więc codziennie chodził wódkę kupować. No i w końcu poszedł do lekarza i mówi: Panie doktorze, mam problem. Ja myślę, że jestem zakupoholikiem. <śledzianie> <śledzianie> e, więc nie nas tak jest właśnie e, z tymi naszymi problemami. Wiecie, my coś wiemy, że gdzieś. Coś jest niedobrego, ale tak naprawdę do końca nie wiemy, o co, o co w tym wszystkim chodzi. Dlatego trzeba znać sobie sprawę, że lęk czy strach jest podłożem mnóstwa działań w naszym życiu. Sami je podejmujemy, sami wykonujemy jakąś pracę. Owoce są niestety nie, nie boże, tylko demoniczne. Dlatego strachu trzeba się pozbyć. We, w Ewangelii wyraźnie jest napisane, że nam, wyzwolonym z ręki wrogów, Bóg da prawo służyć mu bez strachu. Bóg nas uwalnia, żebyśmy bez strachu mu służyli. Żebyśmy kochając go, służyli i jemu, i ludziom. I, I strach czy lęk są jednymi z większych warowni. Tu pastor Janusz właśnie o tym wspomniał, że e, strach przed śmiercią jest chyba największym strachem, jaki nam towarzyszy. To właśnie dlatego, że boimy się śmierci, to dbamy o to, żeby mieć dużo pieniędzy, że jak przyjdzie kryzys, to na lekarzy będziemy mieli, dbamy w przeróżny sposób o swoje życie, bo boimy się po prostu śmierci. A Jezus Chrystus jest tym, który zwyciężył śmierć, dlatego no, nie musimy się bać śmierci. Nie mówię o samym momencie umierania. Ten moment umierania, to ja sam się modlę, mówię, Panie Boże, ja chcę po prostu kiedyś sobie usiąść w fotelu i odejść. Dobrze się modlenie? No ja poważnie, jak sobie pomyślałem, miałbym gdzieś leżeć w łóżku, chorować, to ja tak nie chcę. Więc ja zawczasu z, z przezorności mówię, Panie Boże, tak chcę tak po prostu sobie odejść do ciebie. Bo niektórzy mówią w ten sposób, to też jest kłamstwo: na coś trzeba umrzeć. Tak, ze starości. A nie ze, na jakieś choroby, czy jakieś inne paskudstwa. I teraz e, gwoli ścisłości. Czym jest lęk? Czy umiecie określić lęk? Co, co ono oznacza, definicję lęku? Lęk dotyczy nieokreślonego, niesprecyzowanego źródła. Lęk to jest coś, czego się tak naprawdę boimy i nie wiemy, o co nam w tym wszystkim chodzi. Natomiast strach najczęściej jest określany jako konkretne źródło. Boimy się czegoś i dokładnie wiemy, czego się boimy. Więc jeżeli ktoś jest takim, nazwijmy, histerykiem, nie wie o co mu chodzić, to raczej podłożem jest lęk, a nie strach. To trzeba też umieć rozróżnić, dlatego że demony, jak się meldują, to często mówią, że są duchami strachu, a nie ja mówią, że są duchami lęku. Więc lęk i strach są często e, inaczej musimy na to postrzegać. I strach tak naprawdę działa w podstawowy sposób. Jezus Chrystus w historii, e, gdzie chodziło o życie córki, powiedział tak: nie bój się, tylko wierz. Strach ci zabierze całą wiarę. Tak trzeba odebrać ten werset. Nie bój się, tylko wierz. Czyli zamiast strachu weź wiarę. Czyli jeżeli nie będziesz wierzył, będziesz się bał. Będziesz się bał wszystkiego w swoim życiu. Jeżeli będziesz wierzył Bogu, będziesz wiedział, że On cię zachowa, On będzie tym, który zadba o twoje życie, o twoją rodzinę, bo się nie będziesz bał, nie mamy podstaw się bać. Bracia i siostry, jakie mamy podstawy do lęku, do strachu? To, co, co, co było mówione, Jezus Chrystus jest Panem, Królem Królów, Panem Panów, ma klucze śmierci i piekła. Czego my się mamy bać? Ludzi się mamy bać? Nasze życie nie zależy od ludzi. Niektórzy powiedzą: No, Ty nie znasz mojego szefa. <głos> <głos> Twojego szefa nie znam. Możesz go zmienić, jak jest taki niedobry. Prawda jest taka, że nasze życie zależy od Boga i my musimy wreszcie w to uwierzyć, że całe nasze życie zależy od Pana Boga i przestaniemy wtedy się bać i przyszłości, i choroby, i raka, i tam przeróżnych innych rzeczy. Ja pamiętam moją, moją znajomą. Bardzo dobrze ją znałem. Wiecie, jak wracała do domu, to ona patrzyła, na trzecim piętrze i patrzyła, czy krew nie cieknie po parapecie i po ścianach bloku. Ja mówię, a czemu miałaby krew ciec? A ona mówi, bo się boję, że coś się moim dzieciom stanie. Ja mówię, no dobra, ale powiedz mi, czemu akurat po parapecie i po bloku miała ciec? Ja nie wiem, ale tak się boję. I ludzie żyją w takich fobiach, w takich strachach. I dlatego mówię, my się nie kłócimy z tym, co ludzie przeżywają i co czują. Ale pokazujemy, że Biblia mówi inaczej, i my wybieramy, czy nadal się boimy, czy wreszcie e, zaczynamy się temu sprzeciwiać. Strach zawsze wyrysuje nam w zupełnie innym świetle rzeczywistość. Rzeczywistość jest taka, jak opisuje Chrystus, bo rzeczywistością jest Chrystus. I jeżeli my nie przyjmiemy Słowa Bożego, będziemy zawsze okłamani, zawsze będzie diabeł miał możliwość wyprowadzenia nas w miejsce, gdzie nas zastraszy. Nie wiem, czy pamiętacie taką osobę z Nowego Testamentu Tymoteusz. Pamiętacie? Dobrze o niej myślicie? Dobrze. Mi też się zawsze Ja wiem, jak dobry człowiek, ale jak sobie poczytałem trochę, to się okazało, że kiedy Paweł pisał do niego listy, to mówi roznieć na nowo dar łaski, który masz na podstawie orzeczenia prorockiego. Nie bój się cierpień, które mają przyjść. Rozumiecie? On w strachu był. On mówi podejmij na nowo walkę o, o wiarę. Zacznij żyć tym, co, co Słowo Boże mówiło. Więc jest wspaniały człowiek, rzeczywiście uczeń e, apostoła Pawła, ale miał etap taki, że się przestraszył w służby. Bo bracia i siostry powiem tak. Chrystus nam nigdy nie obiecał, że będziemy mieli sielankę. I nie będzie tak na pewno, że ty będziesz uwolniony, a później resztę życia spędzisz w, w paputkach, czy nie wiem jak w waszych okolicach mówią na to, czy w laczkach. I przed telewizorkiem będziesz co siedział. Będziesz mówił: Boże, jaki ty jesteś dobry, dałeś mi luzik, teraz mogę spokojnie oglądać te dramatyczne wydarzenia w tych serialach. No wiecie, że tam są dramatyczne, i wiecie, seriale są bardzo życiowe. O zdradach, o rozwodach, potrójny par partner, piąty partner, dziesiąty partner, kłopoty w pracy. Wiecie, to jest tak przejmujące, te seriale, i ludzie tym potrafią żyć. I to jest ta nasza głupota, powiem Wam szczerze. Zamiast żyć tym, co powiedziała Biblia, głosie Jak chcecie się wysilić, to nie przed głupim telewizorem, nie przed głupimi serialami. Zwolenników serialów nie będę przepraszał nawet za to, co mówię. <noise> Tylko w życiu coś zróbmy. Weźmy Ewangelię. Wiecie, jakie piękne historie Ewangelia rysuje? Wiem, co mówię, bo jak służymy ileś lat Bogu, to zawsze traficie na takie fajne cuda Boże, na przemiany ludzkie. To jest lepsze niż te wszystkie seriale i seriale tego nie opisują. Amen? Bracia i siostro, jeżeli chodzi o nas, my musimy pamiętać, że diabeł jest niezwykle perfidny i zrobi wszystko, żeby nasze życie ukrócić. Jeżeli nie możecie powstrzymać przed przyjęciem Jezusa, to nie myśl, że on zrezygnuje, jak przyjmiesz Jezusa. On wtedy będzie robił wszystko, żebyś stał się zakałą imienia Pana Jezusa. Żeś był zgorszeniem, żeby patrząc na ciebie twoje życie, można się tylko było wstydzić. E, list do Rzymian mówi, z waszego to powodu, to było do Izraelitów, ale to samo można do wielu kościołów, wielu członków kościoła powiedzieć, z waszego to powodu pola, poganie bluźniom imieniu Bożemu. Jak nas ludzie widzą, tak patrzą na naszego Boga. Jak my jesteśmy obłudni, głupi, w strachu, a mówimy o wielkim Bogu, który czyni cuda, to przecież my, my obrażamy go tak naprawdę. Amen? No wyobraźcie sobie, że szczerba tego, który zachwala pastę do zębów. To coś w tym stylu to jest. Albo łysego i płynna poroz włosów. I chrześcijan, którzy żyją cieleśnie i źle, a mówią, jaki Bóg jest cudowny, jak uwalnia, jak błogosławi. To, to jest pomyłka, naprawdę. Dlatego zdajmy sobie sprawę, że diabeł zrobi wszystko, żeby nas powstrzymać i my się nie możemy dać powstrzymać. E, przypomniała mi się dzisiaj, jak tam siedziałem, taka wizja kiedyś miałem w Kaliszu. E, ważne to jest w Kaliszu, bo na początku myślałem, że to jest jakiś żart. E, ponieważ zobaczyłem diabła, jak na kiju niósł w tobołku cebulę i czosnek. E, ktoś z Kalisza to wie, że, że kiedyś Kaliszaków e, przezywano cebularze. I ja tak modlę się i mówię, Boże, co ja za głupoty mam tu w głowie. Mówię, no cebula, niesie diabeł cebulę. I mówię, o co tu chodzi? I wiecie, kiedy zobaczyłem tego diabła, to w tej wizji powiedziałem, w imię Jezusa, precz. I on od razu zaczął reagować, odchodzić. Ale tak specjalnie zakołysał tym tobołkiem i niby przypadkiem wypadła mu cebula i czosnek. I ja mówię, Boże, najpierw mówię, jakieś idiotyzmy mam w głowie. A później zacząłem nad tym myśleć i wiecie, że dokładnie tak jest. Że diabeł, nawet jeżeli fizycznie musi odejść, to on chce w tobie zostawić miłość do świata, do Egiptu. Bo cebula i czosnek to jest y, kwestia y, tego, co Biblia mówiła o tym umiłowaniu przez Izraelitów y, tego Egiptu. I oni tak mówili, że czosnek, cebulę, że wszystko tam mieli. Całą niewolę mieli i czosnek, i cebulę. I wyszło z tego, y, działało to w ten sposób. Wolni fizycznie od, od faraona, od tego, który go gnębił, który ich gnębił, poszli na pustynię, a sercem kochali ten świat. Bracie i siostra, ja będziesz kochał ten świat, nikt cię nie uwolni ze złych rzeczy. Jak chcesz się przestać bać, musisz się zakochać w Jezusie. I ktoś powie: no dobra, do, do, nie mądruj się, bo ja nie wiem, jak się zakochać w Jezusie. Ja wiem jedno, że im dłużej z moją narzeczoną jeszcze kiedyś przebywałem, tym więcej miałem do niej miłości. Tym mniej mogłem wytrzymać bez niej. Tym krótszy okres każdy dzień mi się dłużył. W małżeństwie jest inaczej, nie? <śled> W małżeństwie to jest właśnie za długo. <laughs> Ale w narzeczeństwie to tak działa. <laughs> ja wiedziałem, że im więcej z nią rozmawiam, im bardziej ją poznaję, tym bardziej ją kocham. Spędzaj po prostu czas z Jezusem. Będziesz Go kochał, będziesz Go kochała. Ale będziesz spędzała czas z tym światem, będziesz spędzał czas z tym światem, no, no zakochasz się w tym świecie. Zawsze w tym świecie coś Ci się spodoba. Naszym wrogiem jest ciało, diabeł i świat. I o tym nie można zapominać. Nie tylko diabeł, bracie i siostro. Nie tylko diabeł. Czy chcemy pamiętać o tym, że Jezus Chrystus jest tym, który uwalnia nas całkowicie? On chce dotknąć i ducha, i duszy, i ciała. Czy pamiętamy o tym? Czy często nie robimy tak, że mamy takie święte dni, czyli niedzielę, a reszta to jest takie normalne życie, w którym, no, no wiecie, no, nie ma tyle czasu, jest praca, jest, jest dużo obowiązków, więc nie mam czasu spędzić więcej chwili z Bogiem. No i właśnie wtedy przegrywamy bo spędzamy czas często nie tam, gdzie powinniśmy. Albo zajmujemy się rzeczami, którymi nie powinniśmy. I diabeł to wykorzystuje, żeby ci pokazać, że cały świat jest zły, że na ten świat nie ma wpływu, że ty też nie masz wpływu, ale za to świat ma ogromny wpływ na ciebie. Pamiętam takiego brata, który kiedyś taki obraz mi przedstawił. Darek mówi, ja się czuję jak pchła w słoiku. I ktoś zakrył ten słoik ręką, a ja tak się obijam w tym słoiku. Ja mówię, no to usiądź i siedź. I wiecie, diabeł nie ma zrobić coś takiego tak, jak jemu to przedstawi, to tak z nami, że wszystko z nami walczy. My Jesteśmy taką oblężoną twierdzą. Wszyscy nas atakują. I z każdej strony cios odbieramy. Bracia i siostry, usiądźmy wreszcie w wierze i odpocznijmy. Ale w wierze, bez tego obijania, bez tych emocji. Jeżeli chcesz się tego pozbyć, musisz spędzić czas z Panem Bokiem. Albo przyjadę do Krotoszyna. Nie, nie, tu żartuję. Musisz spędzić czas z Bogiem. Przeczytam fragment z drugiego listu, może Filipian, pierwszy rozdział, 28 werset. Wiecie, że nie dał nam Bóg ducha bojaźni? <laughs> Teoretycznie wszyscy to wiedzą. Nawet cytują. A później, gdy przychodzi co do czego, to się boimy. To jest werset, który przez całe życie kochałem i zawsze się go trzymałem. Filipian 1:28: I w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom, i nie ma napisane jakim. Nie ma znaczenia, czy to są demony, czy to są zdemonizowani ludzie, czy to są sytuacje, które nas gnębią, co jest dla nich zapowiedzią zguby, a dla was zbawienia i to od Boga. Ratunek, żeby przyszedł od Boga dla nas, to po pierwsze, nie możemy dać się zastraszyć. Ja pamiętam, jak modlimy się z ludźmi, nieraz jest tak rzeczywiście, że że ktoś jest na tyle zdemonizowany, że, że, że diabeł przejmuje kontrolę, mówi przez tą osobę, ta osoba nawet nie pamięta tych rzeczy. I pamiętam, jak diabeł przychodzi mówi zniszczę ciebie, kościół ci zniszczę, synowi twojemu dam takie porządliwości, że to nie da rady i córkę ci zniszczę. Wiecie, co zrobiłem? Uśmiechnąłem się powiedziałem, nic nie możesz zrobić. Cała rodzina jest przykroita krwią Jezusa. I temat się skończył. A mógłbym paznokcie poobgryzać, bo syna mi będzie wykańczał, bo córkę mi będzie wykańczał, Bracia i siostry, nie diabeł jest e, najsilniejszy na tym świecie. I my musimy to sobie zakodować i żyć tak, jakby naprawdę było to sensem naszego najważniejszym jakby e, fundamentem. To od Boga zależy moje życie, a nie od demonów i od strachu. A my często to co mówi Pan Bóg, zostawiamy to co robi diabeł, e, słuchamy. Pamiętam taką siostrę, która zadzwoniła do mnie. Chyba z dwa lata jej nie widziałem. Ona rzeczywiście była uwalniana, miała duże uwolnienia, ale nie żyła z bogiem tak jak trzeba. Słuchajcie, przez, nie chcę przesadzić. Może pół godziny opowiadała, czego Bóg jej nie dał, jak ją Bóg, jak ją Bóg zawiódł, jak, jak po prostu nic jej się w życiu nie układa. I wiecie, po pół godziny ja się jej, jej pytam w ten sposób. Mówię dobrze, a powiedz mi teraz, co zrobił diabeł w twoim życiu. I była cisza. I mówię, rewelacja, jak dla mnie jest rewelacja, o wszystko, co zrobił ci diabeł, oskarżyłaś Pana Boga. I wiecie, my, my w złym miejscu stawiamy naszego, kto jest naszym przeciwnikiem. My w końcu z Boga robimy przeciwnika. Jedyna osoba, która chce nam pomóc. Jedyna osoba, która nas kocha tak naprawdę. Naprawdę to jest jedyna osoba, która prawdziwie, dogłębnie i całkowicie nas kocha. I my z niej robimy wroga. To jest chyba jedna z gorszych rzeczy, jaką możemy zrobić Panu Bogu. Otóż teraz pierwszą księgę królewską, 19 rozdział. Pamiętacie historię Eliasza. Pamiętacie jeszcze? Cała historia wyglądała tak, że on, on się umówił z prorokami Baala, że złożą ofiarę oni swoją, Eliasz swoją. I wiecie, w, w tym starciu Eliasz kompletnie się nie bał niczego. 450 facetów jest napisane, że cały dzień modliło się do, do swojego Boga, nacinało się, wiecie, zakrwawieni w amoku, może się naćpali czegoś, biegali tam po tym placu i chcieli, żeby ogień spadł. I nie wiem, czy pamiętacie, co Eliasz mówił? Wołajcie głośniej, może się zdrzemną. <laughs> może śpi. Wiecie, ja wam ja powiem, jakby tu 450 osób takich zakrwawionych, takich wamoku było, nie wiem, czy tak bym żartował. Może pięć jakby takich było, też bym może już nie zażartował. <laughs> może jeden wysoki, też bym może nie zażartował. A on po prostu kpił z nich. Oczywiście, wszystko, co zrobił Eliasz, było zgodne z Bożym Słowem. On, on zrobił wszystko według Bożego Słowa. I w końcu, jak oni się już wymęczyli, to on mówi, dobra, teraz ja. Polał wszystko wodą, wiadrami, nalali tam wiele wiader wody, wylali, żeby nikt nie powiedział, że zapłon jakiś nastąpił. I stąpił ogień z nieba, tych proroków zabito, bo on powiedział, złapcie ich wszystkich. Gdybyście dokładnie doczytali, to tam miało więcej tych proroków być, ale część ich nie doszła. Część przyszła, no, na tyle byli odważni, że chcieli się zmierzyć z Eliaszem. I wiecie, to jest ciekawe. Człowiek sam, samotnie, nawet z Izraela go nikt nie popierał, bo się okazuje, że kiedy powiedział, jeśli Pan jest Bogiem, jeśli Jahwe jest Bogiem, to służcie Mu, jeśli Baal, to za Baalem idźcie. I co oni zrobili? Nie odezwali się ani słowem. Oni nie, nie powiedzieli, my chcemy żyć dla Boga Jahwe. Więc on został sam i na wprost tych proroków się kompletnie ich nie bał. Ale po całej już sytuacji, od 19, 19 rozdział 1. Aha, bo opowiedział Izebel wszystko, co uczynił Eliasz, jak kazał wybić mieczem wszystkich proroków Baala. Wtedy Izebel wyprawiła gońca do Eliasza z takim poselstwem. To niechaj uczynią bogowie i niechaj to sprawią, że jutro o tym czasie uczynię swoim życiem to samo, co stało się z życiem każdego z nich. Zląkł się więc i ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie i przyszedł do Berseby, która należy do Judy i tam pozostawił swojego sługę. Wyobraźcie sobie, gość, który takie cuda czyni. Na, nawet nie, że Izabel go odwiedziła. Posłaniec przyszedł i powiedział, ja Cię zabiję. Tak mówi moja królowa, i on ucieka. I życie chce swoje ocalić. Co? Jakie świadectwo to dla nas niesie? Że możesz być używany przez Boga za chwilę żyć w strachu. Bóg może cuda przez Ciebie czynić, a nadal się możesz poddawać strachowi. Więc to dotyczy wszystkich. To nie jest tak, że są ludzie, którzy są wolni od strachu, a inni nie. Będziesz wolniejszy i się sprzeciwisz i odgnalisz to ze swojego życia. Amen? Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, no, samobójstwo chyba chciał popełnić, tak myślę. Bo sługę zostawił, mówi: Dobra, to już tu siedzi, desy na pustynię, dzień drogi na pustynię. Jak tam posiedziałby z dwa dni, to, to już by nie wrócił, no bo nie miałby siły. A doszedłszy tam, usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc dosyć już, Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. I co Bóg powinien powiedzieć na taką modlitwę? To jest związane też z, tą, z tym wykładem o modlitwie. No przepraszam Cię, Eliasz, no, no, no nie zauważyłem, że tak się przestraszyłeś, no taki biedny jesteś. Sorki, posię z dwóch aniołów, Gabriel wystarczy i tam jeszcze Michała może do Ciebie wyślę, może ci jakoś potrzebno. no przepraszam Cię, Eliasz, no nie gniewaj się na mnie, zawiodłem Cię. No nic takiego nie było. Gdyż nie jestem lepszy niż ojcowie, to już się powołuję na dziadka, na ojca, na wszystkich po kolei. Wszyscy byli źli, ja też jestem zły, już umierać przyszło, zabij mnie, zabierz mnie Panie, żyć mi się nie chce. Modlicie się tak nieraz? To są takie święte modlitwy w cudzysłowie. Takie pokazują, jacy jesteście skromni, jacy pokorni jesteście, jak grzechy swoje widzicie i wyznajecie przed Bogiem. Słuchajcie, to nie ma nic wspólnego z wyznawaniem grzechów. To jest biadolenie, w którym powołujemy się na jakieś grzech, ale to nie ma nic wspólnego z wyznawaniem grzechów. E, potem położył się i zasnął pod krakiem jałowca. No słuchajcie, jak go Bóg zawiedzie, to co ma robić? No spać trzeba iść. Jak cię Bóg zawiedzie, to, to trzeba zaspać problemy. Robicie tak nieraz? Zasypiamy problemy. Inni zapijają problemy, jeszcze inni biorą narkotyki, żeby uspokoić problemy życiowe. On sobie śpi. Lecz oto dotknął go anioł i rzekł do niego, wstań, posil się. No wiecie, jak to przystało na prawdziwego proroka, co tam anioł przyszedł. W ogóle go nie rusza to. Mnie jakby trącił w nocy anioł, miał budził weźno no zacznij jeść, Darek. Chyba bym już nie spał do rana. A gdy spojrzał, oto przy jego głowie leżał placek upieczony i zban z wodą. Posilił się więc i znowu się położył. Słuchajcie, tak działa ze strach, depresja. Tak działa. I teraz prorok, który tak był używany przez Boga, nagle się okazuje, że, że on, on się poddaje. I bracie, siostro, my się nie możemy poddawać. Oczywiście możesz powiedzieć: Panie Boże, ja wczoraj całe dwie godziny się modliłem, sprzeciwiłem się diabłu. No to już chyba wystarczy. Już nie przesadzaj, że ja mam się jeszcze wysilać więcej. A powiedzcie mi, a film ile trwa mniej więcej? I wy, wytrzymujecie do końca filmu? Całe dwie godziny filmu? Naprawdę? A dwie godziny modlitwy, to słuchajcie, to jest taka mordęga, po prostu to jest tragedia. I przez to niektórzy ludzie do nieba nie chcą iść, bo mówią, że tam się ciągle będą modlili. <śled> Lecz anioł przyszedł po nas drugi, dotknął go i rzekł, wstań, posil się, gdyż masz daleką drogę przed sobą. Słuchajcie, no dla mnie to są cuda, no odwiedziny anielskie to są chyba jakieś cuda. No, na pustyni placek się pojawia, dzban z wodą, też chyba jakieś cuda są. Raz i drugi. E, dlaczego to mówię? Bo Eliasz ciągle płakał nad tym, że on jest taki biedny, że Izabel go chce zabić, że on był takim fajnym prorokiem, że on tak stawał w obronie pana zastępów i nikt się z tym nie liczy, a Izabel chce go zabić. Wstał więc i posiliwszy się szedł w mocy tego posiłku 40 dni, 40 nocy, aż do góry Bożej Choreb. Ja bym chciał takie jedzonko. Słuchajcie, 40 dni no to ile tam? Niecałe 10 posiłków mamy rok. <grych> I idziemy sobie, pracujemy we dnie i w nocy, no bo tak jest napisane, że we dnie i w nocy szedł, więc, więc tam chyba, tak zażartuje, z ćpaniem było to jedzenie, że nie mógł spać. Więc we dnie i w nocy idzie do góry Bożej do chorebu. Ale coś najciekawsze. Jest cud, że Bóg go posyła anioła. Posyła raz, posyła drugi. Cudownie go karmi. Widzi cudno, bo przecież to nie jest chyba normalne, że ktoś 40 dni nocy idzie po pustyni, nic nie jedząc i nic nie pijąc. Ale wiecie, on miał tylko jedną rzecz w głowie. I wszedł tam do pieczary, aby tam przenotować, ale do, to doszło go słowo pana tej treści: co tu robisz, Eliaszu? No i, i co Eliasz odpowiada? A on odpowiedział: gorliwie stawem w obronie pana, boga zastępów, gdyż synowie Zelcy porzucili przymierze z tobą, poburzyli twoje ołtarze, a w twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam. Lecz i tak nastają na moje życie, aby mnie odebrać. Wiecie, 40 dni i nocy cuda widzi, i on ciągle mówi, chcą mnie zabić, chcą mnie zabić, chcą mnie zabić, chcą mnie zabić. Spotyka Pana Boga i mówi, chcą mnie zabić. I wiecie, to samo my robimy. Boimy się, boimy, boimy. Przychodzi Jezus do Twojego życia, a ty mówisz, boję się. A Jezus mówi, no to ja jestem, nie musisz się bać, ale ja się boję. No ale nie musisz, no ale się boję. No, ale mówicie, nie musisz się bać, ja jestem z Tobą. Ja już jestem z Tobą. No, ja wiem, ale się boję. I wiecie, Bóg swoje, my swoje. I w ten sposób to my nigdy nie będziemy uwolnieni, bo Bóg mówi, nie musisz się bać, nie bój się, bo ja jestem z Tobą, a mówimy, jesteś ze mną, ale ja się i tak boję. I mamy swoją koncepcję, sami sobie opracowujemy słowo Boże i sami je sobie tłumaczymy. I wiecie, gdy, gdy później była ten, ten ogień, burza, to wszystko, no to Eliasz mówi, Bóg przychodzi, Bóg, bo my najczęściej myślimy, że Bóg, jak przyjdzie, to wszystko się trzęsie. Po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było Pana, a po ogniu był cicho łagodny powiew. Gdy go Eliasz usłyszał, zakrył płaszczem swoją twarz, wyszedł i stanął u wejścia do pieczary, a wtedy do, doszedł go głos. Co tu robisz Eliaszu? Bóg zapytał Eliasza, co tu robi. Eliasz mu bardzo ładnie odpowiada, ja już to przeczytałem. Gorliwie stawałem, byłem taki wspaniały, taki dobry i tak dalej, chcą mnie zabić. No i... Są różne wydarzenia, i Bóg znowu nie słyszał widocznie tego, co mówi Eliasz. Mówi jeszcze raz, co ty tu robisz, Eliaszu? No, już samo powtórne zapytanie pana Boga o to samo, powinien to przemyśleć. Rozumiecie, o co mi chodzi. Jeżeli przychodzi do ciebie żona i się pyta ciebie o coś raz, tak przychodzi drugi raz, to my mówimy, że gderliwa jest. Ale powinniśmy przemyśleć, czemu ona drugi raz to samo pytanie zadaje. No bo możemy powiedzieć, Bóg jest gderliwy i marudzi tu Eliaszowi. On ładnie odpowiedział, a Bóg co, nie słyszał go? Bóg go bardzo dobrze słyszał. I zobaczcie, to jest kopia tej samej odpowiedzi. Gorliwie stawałem w obronie Pana Boga zastępów, gdyż synowie zelscy porzucili przymierze z Tobą. Twoje ołtarze pobudzi, poburzyli, a Twoich pororoków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mnie odebrać. <laughs> Wiecie, co jest najlepsze? Bóg w ogóle nie skomentował tego, co on mówi. W ogóle jakby znowu drugi raz Bóg przechodzi ponad tym wszystkim, co Eliasz opowiada. Czyli te wszystkie emocje Eliasza, ten cały strach, to wszystko, co tam gada w tym Eliaszu, Bóg mówi: Nie ma tego, ja mam swoje plany. A pan rzekł do niego: idź, udaj się w drogę powrotną na pustynię damasteńską, a gdy tam dojdziesz, namaścisz Hazaela na król nad Aramem, a Jehu syna na namaścisz na król nad Izraelem, Elizeusza zaś syna Szafatas, Abel Mechola namaścisz na proroka na twoje miejsce. Zachowam w Izraelu jeszcze jako resztkę siedem tysięcy tych którzy, wszystkich, których kolana nie ugięły się przed balem i tych wszystkich, których usta go nie całowały. Wiecie, Bóg po prostu mówi do Eliasza tak. Wiesz co, Eliasz, ja, ja to sparafrazuję. Nawet mi się gadać nie chcę na temat tych głupot, co mi już drugi raz powtarzasz. Opowiada, że jesteś tylko jeden, a ja mam siedem tysięcy co najmniej takich ludzi. Nie jesteś jeden jedyny. Może jest jeden jedyny Eliasz, ale jedyny to ty nie jesteś z tych, co kochają Pana Boga. I mówi, idź do pracy. Wiecie, że lekarstwem na strach, na, na, na lęk, często jest normalna praca, taka według woli Bożej, że Bóg Cię do czegoś wysyła i coś zaczynasz robić? Jeżeli się boisz, jeżeli masz kiepskie życie, jeżeli masz jakieś dylematy, może wejść z jakąś grupę ewangelizacyjną, zacznij wychodzić na miasto, zacznij ludziom mówić Ewangelii, zacznij karmić głodnych, zobaczysz, że w tym jest sens. A jak w domu będziesz siedział, to tylko paznokcie będziesz obgryzał ze strachu. I najwyżej powiesz, wiesz, ja bym wyszedł. Czemu nie? Tylko strach mam. Bóg mnie z niego nie uwolnił, więc jego wolą nie jest, żebym chodził na ulicę. <laughs> Dobre, nie? <laughs> nie musimy chodzić na ulicę, wiecie, nic nie musimy robić. Powiemy tylko, że się boimy. Nie bój się, tylko wiesz. I co ciekawe, Eliasz stracił 40 dni na to, że poszedł na pustynię, a Bóg mu powiedział od razu zawrócić z powrotem do tego miejsca, skąd wyszedłeś. A Pan rzekł do niego, idź, udaj się w drogę powrotną na pustynię Musiał się wrócić. 40 dni, dni szedł tylko po to, żeby usłyszeć, że trzeba wrócić. I wiecie, że my często w życiu, gdy pozwalamy, żeby strach, lęk działał w naszym życiu, idziemy w to życie, a później Bóg mówi: Musisz wrócić do miejsca i się rozprawić z tym strachem, który twoje życie atakuje. I tu nie ma innej opcji. To nie będzie tak, że Bóg zachowa to twoje stare życie i przy okazji da ci coś fajnego. Nie. On Cię cofnie, jeżeli będzie trzeba, cofnie Cię do miejsca, gdzie będziesz musiał pokutować i w tym miejscu dopiero będzie przemiana. Więc jeżeli się boisz, bracie i siostro, musisz się wreszcie temu sprzeciwiać. Bardzo dobry przykład tu brata Józefa Jesińskiego, który pastor Janusz podawał. Jak się bał, to miał po prostu temu się sprzeciwić. I to nie chodziło tylko o werbalne wyzywanie diabła. Wiecie, niektórzy naprawdę myślą, że jak będą wyzywali długo diabła, to on się obrazi i odejdzie. Jemu właśnie pasuje, jak go długo wyzywamy, skupiamy się na nim, on jest taki silny. Po pewnym czasie co mówimy, mnie to zaatakował jakiś szczególny demon, on ode mnie odejść nie chce. On musi być bardzo mocny, jak ode mnie nie chce odejść. To nie demon jest silny, tylko nasza niewiara jest silna. Nasz strach jest silny. A nie, że demon jest silny. Pewno, jak będziemy długo tak trwali w tym, to, to on się umocni. Amen? strach zawsze wyolbrzymia pewne rzeczy, i on rysuje nam tą rzeczywistość, która jest, jest jakby z punktu widzenia demonicznego. Dokładnie widzimy, co diabeł chce, żebyście zobaczyli. Kiedy Gehazi i Elizeusz e, był najazd Wojska Nieprzyjacielskiego, podawałem już wcześniej ten przykład, to Gehazi mówi: mówi, mówi zobaczył to wszystko, mówi biada. No, co my zrobimy? Tragedia. A prorok przez to, że patrzył duchowo, mówi, nie martw się. No ale wiecie, do niego nie docierało takie zwykłe mówienie, więc Bóg jakby przez modlitwę Elizeusza otworzył jego oczy i on dopiero zobaczył te, te, te wojska niebieskie. Bracie i siostro, my potrzebujemy, żeby Bóg nam otworzył nasze oczy na sferę duchową. Ale słuchajcie, Bóg nie będzie otwierał oczu na sferę duchową, jeżeli będziesz żył w jawnym nieposłuszeństwie. Powiedzcie mi, czy rozumiecie to słowo, nie bój się, tylko wierz? I znowu takie skomplikowane słowo. Jak do niego podejść? Z której strony je rozważyć? Nie bój się, tylko wierz. <noise> no, nie bój się, to nie bój. Nawet ja bym dzisiaj wszystko w tobie trzęsło że nie będę się bał. A ten co jest słaby, niech mówi, że jest bohaterem. A my co mówimy? Jestem słaby, jestem bardzo słaby. Jestem nawet słabszy niż ten brat, który tu siedzi. Ja się bardziej boję od niego, bo ja mam, jestem delikatniejszy, jestem wrażliwszy. Mnie bardziej diabeł atakuje, ja miałem gorszą przeszłość. I wszystko mnie atakuje. I co ty nie widzisz tego, że jestem taki biedny i potrzeba się nade mną użalić? Zauważcie jeszcze raz. Przyszedł Eliasz, użala się przed Bogiem, Bóg nie bierze w ogóle pod uwagę jego użalania. To może twardo brzmi, bo my mamy taki obraz często pana Boga, że jak my płaczemy, to, my razy, to on razem z nami płacze. Ja wam powiem, nieraz jak ktoś za dużo na całą płacze, to po prostu gniew człowieku w człowieku wzbieranie litość. Dobrze mówię czy źle? Jak ktoś ci ciągle biadoli, przecież to się wykończyć idzie. A my przychodzimy do Boga ze strachu o życie, o różne rzeczy, biadolimy przed Bogiem i myślimy, że Bóg się schyli i powie, no nie płacz, już tak cię proszę, no, no nie płacz, no czemu płaczesz, no już trzy tygodnie płaczesz, łez ci zabraknie. Albo nie, stworzę ci nowe łzy, będziesz miał więcej. No bez sensu zupełnie, to, to nie jest żadne rozwiązanie. Amen? Panie Boże, boję się kryzysu. Dobrze, pojedziesz na wyspy na Pacyfiku, tam jest jedna wyspa, nikt nie mieszka, nie będzie kryzysu. No jakie my rozwiązania chcemy? No, czy, czy chcemy żyć bez względu na to, czy przyjdzie kryzys, czy nie przyjdzie kryzys? Czy chcemy ciągle mieć wszystko jakby z zewnątrz zaspokojone, żeby, żeby nie było żadnych kryzysów w naszym życiu? Słuchajcie, nie jeden kryzys przeżyliśmy, nie jeden przeżyjemy. Jezus też miał mnóstwo kryzysów. Tylko on zawsze zwyciężał w tych kryzysach. Eliasz, kiedy przyszedł do niego kryzys, niestety nie. I co ciekawe, kiedy Eliasz 40 dni szedł po pustyni, stracił czas. I Bóg mu kazał trzy rzeczy zrobić: namaścić dwóch ludzi na króla i namaścić Elizeusza jako następcę. On zdążył tylko Elizeusza namaścić na następcę. Tamtych dwóch Elizeusz namaścił, nie on. Nie zdążył, do nieba już był zabrany. Bracie i siostro, będziesz zwlekał wielu rzeczy, które Bóg dla Ciebie przygotował, nie zrobisz po prostu, bo nie będziesz miał czasu. Ja nie raz żartuję, tak wiecie, ale ja, to znaczy ja tak żartuję, ale poważne tematy nie raz w to przemycam. Jeżeli my się nie ruszymy do ewangelizacji, dzisiaj, to co, za 20 lat się ruszymy? Za 20 lat to, to, to nie jednego z nas by trzeba było. Jak się to nazywa, tam, ta spacerówka taka? Co się tak przestawia? Ciekawe, jak ty dojdziesz na ten rynek? Za 20 lat. Teraz jesteś sprawny, teraz jest czas, żeby pewne rzeczy zrobić. I nie czekaj, że to, to za, za ileś lat się y, samo jakby zmieni. Nie zmieni się. Strach wyolbrzymia zawsze problemy. Pamiętacie, jak święty Piotr y, chodził po wodzie? Mówi: Panie, jeśli to Ty jesteś, to na Twoje słowo wyjdę i pójdę do Ciebie. I Jezus mówi: chodź. I jest napisane wyraźnie, że jak odwrócił wzrok od Jezusa, zaczął patrzeć na, na burzę, na te fale, przestraszył się i zaczął tonąć. To jest tak piękny i bezpośredni obraz do tego, że jak będziesz się bał, to będziesz tonął w życiu. I później będziesz się dziwił, na jakiej podstawie tyle zniszczeń w twoim życiu, na jakiej podstawie tyle emocji ci uciekło, na jakiej podstawie tyle masz negatywnych uczuć. Skąd to się wzięło? Ze strachu. Wiecie, pamiętam, e, historię, kiedy z mojego życia w narzeczeństwie byłem. Raz w życiu byłem zazdrosny demonicznie. Pamiętam, e, gdzieś przyjechałem wtedy skądś, marzeny nie było, i nagle przyszły mi myśli, które zaakceptowałem o zazdrości. Przez godzinę chodziłem jak lew. I na końcu powiedziałem, tak, dość już nigdy zazdrości do życia nie wpuszczę. Jak sobie pomyślałem, jak cierpią ci ludzie, którzy wpuścili ten strach o to, że związek im się e, rozleci. Nie ma, nie ma zaufania, nie ma, nie ma szacunku wzajemnego. Słuchajcie, to jest tragedia. Jeżeli jesteś mężem zazdrosnym, to skończ tym, bo rozwalisz małżeństwo, że ona z tobą nie wytrzyma. No, jak wytrzyma, to głupia jest. Bo to, to, to tak, by była masochistką taką duchową. Trzeba tak naprawdę stanąć na Bożym Słowie i powiedzieć: biorę je dosłownie. Nie będę więcej wymyślał po swojemu wielu elementów, które mają w moim życiu zaistnieć. Objawienie, pierwszy, pierwszy rozdział, otwórzmy może. pierwszy rozdział objawienie świętego Jana i może przeczytam wersety 17 18 19 To też gdy go ujrzałem, chodzi o Jezusa, padłem do nóg jego jakby martwy, jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: "Nie bój się". Czyli kiedy kiedy apostoł zobaczył Jezusa, zobaczył jego chwałę, przemienionego Jezusa widział. No to on jak umarły upadł. I pierwsze słowa jakie Jezus mówi: "Nie bój się". Po prostu nie bój się, nie lękaj się. I mówi tak. Nie lękaj się, ja jestem, Jam jest pierwszy i ostatni, i żyjący, byłem umarły, lecz to żyję na wieki, wieków i mam klucze śmierci i piekła. Napisz więc, co widziałeś. Wiecie, to jest ciekawe. Powołał się na pewne atrybuty swoje. Najpierw powiedział, nie bój się. Powiedział, jakie ma atrybuty, i mówi, a teraz zapisz to wszystko, żeby ludzie o tym wiedzieli. I wiecie, tu jest wyraźnie napisane. Nie lękaj się, bez. jestem. Pierwszy i ostatni, albo początkiem i końcem, jestem alfą i omegą. On zawsze jest początkiem, zawsze jest końcem. I dlatego on mówi: Janie, ty nie musisz się bać. Nie chodzi mi tylko o to, co zobaczył, ale w ogóle w życiu my jako chrześcijanie nie musimy się bać, bo ten, który jest pierwszy i ostatni, początek i koniec, alfa i omega, on jest z nami na zawsze. Słuchajcie, gdyby. Wyobraźcie sobie, jakbyście się czuli. Macie dziecko pięcioletnie, idziesz z tym dzieckiem do zoo, a dziecko mówi: wiesz co, boję się lwa. Nie, bo się tata jest z tobą. Ja wiem, tata, że jesteś ze mną, ale się boję. Ale wiesz, że ci osłonie, tak będę cię trzymał. Ale i tak się boję, tata. Byłoby wam przykro, czy nie? Jezus mówi: Nie musicie się lękać, no ale my się lękamy. I co z nami zrobisz teraz? Ja się lękam i koniec. I mam do tego prawo, i mam wolną wolę. I tak zostaniesz w tym lęku i w tym strachu. Bo albo wybierzesz Jezusa, jego drogi, jego słowo, albo będziesz się po prostu bał. Jestem pierwszy, ostatni i żyjący. No to od razu znowu mamy <grym> przesłankę do tego, że, że śmierć nie panuje nad Jezusem, więc nad nami też śmierć nie panuje. Śmierć druga nie panuje nad ludźmi, którzy się na nowo narodzili. Później Jezus mówi byłem umarły, lecz o to żyję. Na wieki wieków mam klucze śmierci, mam klucze piekła, mam wszystko, jestem królem i panem. I mówi, napisz to Janie. I bracia i siostry, naprawdę, przyznam się szczerze, że jak czytam objawienie świętego Jana, zawsze się buduje. Kiedyś, gdy pierwszy raz czytałem objawienie świętego Jana w życiu, calutkie objawienie Jana przepłakałem. Jak zobaczyłem, ile tu jest nieszczęść, ile plak, ile sądów bożych będzie wyda, wy, 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 wylany na ziemię, po prostu płakałem. Ale wiecie, ja w sercu miałem pewno, że mnie to minęło. Ja, wiedziałem, że to, to ja czytam o sądzie, mi było przykro, że takie rzeczy przyjdą na ludzkość, ale wiedziałem, że to mnie ominęło, bo ja należę do Jezusa już. Czyli innymi słowy, te wersety, które tu teraz przeczytałem, ja po, po, y, one były moje. Mnie to nie dotyczy, bo Jezus Chrystus jest Panem i zwyciężył. Czy chcemy się przestać bać? Znacie sposób na pozbycie się strachu? On zawsze jest taki sam. Po pierwsze, pokutujemy z tego, że się baliśmy. Dlaczego? No, bo przecież obraziliśmy naszego Boga. On mówi, nie bój się, jestem największy, najwspanialszy. A my mówimy, nie, ty nie, nie jesteś największy, najwspanialszy. My wierzymy diabłu, wierzymy strachowi. Więc najpierw trzeba pokutować. I, I nie patrz na to, że jesteś zbolały, że masz dużo problemów w życiu, i tak musisz pokutować z tego. Czy jeżeli ktoś, pobije, jeżeli ktoś mnie pobił, ja pobiję następną osobę, to znaczy, że jestem usprawiedliwiony, że bije następną osobę, bo mnie ktoś pobił? Czy to, że grzeszę, to usprawiedliwiam, ja, że miałem ciężkie życie, żeby teraz nie przeprosić za to, co sam źle zrobiłem? Musimy pokutować z tego, co sami źle zrobiliśmy. I prawda jest taka, że strach, który nas dotyka, on wynika po prostu z niewiedzy, z zaakceptowania kłamstwa i z niewiedzy, ze zwykłej niewiedzy. My, my słyszymy o Jezusie, ale my nie doceniamy, kim On jest. My tak naprawdę nie wierzymy, kim On jest. Opowiem Wam taką historię, która mi się podobała. Nie wiem, kto mi to opowiadał. To, była, to było świadectwo człowieka, który był czarownikiem, wychodził z ciała często i z demonami różne złe rzeczy robił. I w tej całej historii, to była dłuższa historia, ale to zapamiętałem, że z ciała wyszedł, w tej podróży astralnej tam się udał na to miejsce, tego spotkania tych czarowników, demonów takich wyższą rangą i siedział szatan na tronie. I pojawił się tam Chrystus, i szatan spadł ze strony. I mi się to tak podobało. Wiecie, mnie to zbudowało. Pojawia się Jezus, szatan spada stroną, przecież on nie ma prawa siedzieć na żadnym tronie. Amen? Ale wiecie, to co my wiemy, to niekoniecznie w to do końca wierzymy albo nie do końca e, ufamy. Jest, to, to, na pewno słyszeliście tą historię o człowieku, który była rozciągnięta lina nad wodospadem Niagara, przeszedł po linie, później przeszedł z taczką, z workiem w środku w tej taczce, i się pyta, czy, czy wszyscy wierzą, że ja kogoś przewiozę na drugą stronę. No i wszyscy oczywiście tak, wierzymy. A ktoś zaufa mi? No nie. I to jest właśnie to, że wierzymy. Niby widzimy ten potencjał, jak jest w Bogu, ale żeby zaufać Bogu, to my często na to już, już yy, się nie piszemy. Musisz Bogu zaufać, bracie i siostry, naprawdę. To jest kwestia twojego zaufania. Jeśli zaufasz Bogu, strach odejdzie. Jak mu nie będziesz ufał, strach będzie panował w twoim życiu. Przeczytam wam pewną historię z dziejów apostolskich, 24 rozdział o strachu. Strach buduje w nas wiele nieprawidłowych zachowań, nieprawidłowych reakcji. Jedną z takich rzeczy jest właśnie dzieje apostolskie. To jest mowa o Fi F Feliksie. I miał żonę Druzyllę, i w tym czasie święty Paweł, apostoł Paweł, był w więzieniu. Druzylla to imię oznacza podlewana rosą. Felix to, to imię oznacza szczęśliwy. Wiecie, co doczytałem o Feliksie? Marek Antoniusz Felix, grecki wyzwoleniec Klaudiusza. On był niewolnikiem, został wyzwolony i doszedł do takich zaszczytów, że tak powiem, w cesarstwie rzymskim. Był kimś, miał żonę, która nie chciała wziąć ślubu z jednym człowiekiem, bo nie chciał zostać Żydem, nie chciał, nie chciał wyznawać judaizmu, więc ona nie chciała takiego męża. Tego akurat Feliksa wybrała za męża. I wiecie, to jest bardzo ciekawa taka mieszanka. Jest kobieta, która była, myślę, że dobrą Izraelitką, bo nie chciała męża, który chciał żyć jak pogani. Kiedy wyszła za Feliksa, jest napisane, że on też był. Zaznajomił z drogą pańską, on chętnie z, z, z Pawłem sobie rozmawiał. Pamiętacie tę historię. Macie człowieka, który był niewolnikiem, jest wolny. I ma teraz następny, no, rewelacyjny czas w życiu, kiedy może świętego Pawła, tak w cudzysłowie, mieć na własność. On był w więzieniu i tak, jak tu byśmy czytali cały ten fragment, okazuje się, że on, kiedy chciał, to go wołał i co rozmawiał z nim. Chcielibyście rozmawiać ze świętym apostolem Pawłem? Ja bym chciał, mam, mam na przykład w poniedziałek, mam czas, mówię: Paweł, z piwnicy proszę tu do mnie, porozmawiamy sobie o wieczności, a wytłumacz mi niebo, a wytłumacz mi, co to znaczy alfa omega i tak dalej. Ja bym chciał mieć takiego nauczyciela. I Felix naprawdę był szczęśliwy nie tylko dlatego, że e, z niewolnika stał się kimś, nie tylko dlatego, że miał żonę, która pochodziła z narodu żydowskiego, to jest jakaś wskazówka, że Bóg do tego człowieka chciał dotrzeć. Dalej, kiedy, kiedy był święty Paweł w więzieniu, to akurat mógł z nim ciągle rozmawiać. Ale wiecie, nie wiem, który to jest werset, zaraz wam powiem. O, od 24. Wersetu. A po kilku dniach przybył Felix z żoną swoją druzylą, która była Żydówką. Kazał więc sprowadzić Pawła i przysłuchiwał się mu, co mówił o wierze w Jezusa Chrystusa. Lecz gdy zaczął mówić o usprawiedliwieniu, o wstrzemięźliwości i o przyszłym sądzie, Felix zaniepokoił się. Słuchajcie, dokładne tłumaczenia, bo sprawdziłem w wielu tłumaczeniach. Biblia warszawsko-praska przeraził się. Biblia tysiąclecia przestraszony był. Katolicki Uniwersytet Lubelski zatrwożony. Inne tłumaczenia. Napełniony bojaźnią, zatrwożony, uląkł się i zaniepokojony, to jest nasze e, brytyjskie. On się przestraszył, że, można, że, że jak się nawróci, to będzie musiał żyć wstrzemięźliwie. Wiecie, że wielu ludzi nie chce się nawrócić, bo grzechów nie chcą zostawić? Oni boją się, że Chrystus odbierze im sens życia. powiem wam tak, rzeczywiście, kiedy Bóg ci zabierze strach albo parę innych rzeczy, możesz czuć się nieswojo. Jest u mnie w kościele taki, taki brat, kochany brat naprawdę i kiedyś miał agresję. I, i się modliliśmy, mówi, pastorze, mówi, mam agresję, normalnie czuję, jak mi tu siedzi na, na mojej piersi, ja nie wyrabiam. Mówi, w pracy, jak mnie denerwuje, ja chyba ich pozabijam w końcu. I się pomodliliśmy, on mówi, odeszło. Jechaliśmy na, na, na konferencję razem, i pamiętam, on, on, on w samochodzie siedział i mówi tak, pastorze, mam, mam problem z tą agresją. A wie co, wróciła? A on mówi, nie, właśnie taki dupowaty teraz jestem. <grywka> Innymi słowy, to, że ta agresja odeszła, spowodowała, że on, on nie umiał się znaleźć w tej nowej sytuacji. Mówi, jak oni teraz coś do mnie mówią, to tak... Nie. A zaznaczam, to był człowiek, który kilkanaście lat czuł już sztuki walki, więc on, on wiedział, co to znaczy być agresywny i wiedział, jak pobić nawet kogoś. Zacytowałem go dosłownie, żeby ktoś się nie obraził na mnie. <grym> więc trzeba sobie znać sprawę, że kiedy Bóg cię uwolni, możesz czuć się trochę nieswojo. Dlaczego? Bo tyle lat żyłeś z jakimś paskudzem, a teraz tego nie masz. Amen? Tylko nie zwalczcie w sobie tej niechęci do, do nowego stylu życia i nie wracajcie do starego stylu życia. I teraz coś ciekawe, wiecie, można się przestawić przestraszyć życia sprawiedliwego. Ja pamiętam, jak byłem młodym chłopakiem i w wojskowej komendzie zupełnie nie zrozumieli, że Jezus nie chodził z karabinem. I mnie wysłali do kopalni, żem odpracował wojsko. Wiecie, że ja się bałem modlić Boga, do Boga o cokolwiek I mówię, Boże, jak ty mi taki numer wyciąłeś, to gdzie mnie ty wyślesz za następnym razem? I przez parę miesięcy mówię, Boże, nie gadam z tobą na ten temat, bo przecież ty mi jakieś numery tu robisz. Wiecie, przestraszyłem się, że życie z Bogiem może być, że tak powiem, uciążliwe dla nas. Ale wracając na ziemię. Powiedzcie mi, czy życie z Esem było uciążliwe kiedykolwiek dla was? Czy on zrobił coś, co byłoby dla was niedobre? Co nie przynosiłoby dobrych owoców? Czy mamy jakiekolwiek podstawy, żeby bać się sprawiedliwego, wszemięźliwego życia? Powiedzcie mi, co wam grozi, wam i mnie, jeżeli będziemy na przykład żyli w czystości seksualnej? No grozi nam, hifa nie załapiemy, nie będziemy tak bogaci, bo z hifem to jest bogatszy człowiek, ma jakieś tam mikroby w sobie, no bogatszy, ubłogosławiony, tak, albo złe imię stracimy, nie, nie, nie stracimy złego imienia, jeżeli będziemy żyli w sposób czysty. Bracia i siostry, to co Jezus powiedział, to co mówi Słowo Boże, nic mądrzejszego nigdy nie wymyślicie, ani wy, ani ja. Więc nawet nie ma co, co tam kombinować po swojemu, tylko trzeba wreszcie wziąć Słowo Boże i zacząć żyć. W tym mamy i uwolnienie, i błogosławieństwo. Padł na niego strach, bo usłyszał o sądzie. Sam mógł się przestraszyć. Ale w życia? Dostał wolność lu tą ludzką? Był wyzwolencem cesarza Klaudiusza? Dostał zaszczyty? Miał żonę, która była Żydówką, więc no chyba dobrze, że miał wierzącą Żonę, że tak powiem. Miał się tego Pawła jako. Mógł, mógł Paweł być jego mentorem, który tłumaczy mu, jak wygląda sfera życiowa, a on się boi. I z tego strachu. Dalej jest napisane. Felix zaniepokoił się, czyli tu się przestraszył. Nie teraz, dość, odejść. W sposobnej chwili każecie zawyzać. Zarazem miał nadzieję, że mu Paweł da pieniądze. Dlatego też posyłał po niego częściej i rozmawiał z nim. Po upływie dwóch lat nastał po Feliksie Porciusz Festus pragnąc okazać Żydom przychylność, Felix pozostawił Pawła w więzieniu. Wiecie co? Ja tu też podziwiam tą cierpliwość świętego Pawła. Dwa lata gość go woła tylko po to, żeby z nim pogadać. I nie ma żadnej przemiany. Co to oznacza? Jeżeli znacie, macie przyjaciół, znajomych, którzy są oporni, co najmniej dwa lata musicie z nimi wytrzymać, jak święty Paweł z tym Feliksem. Korona z głowy wam nie stanie, nie spadnie. A ludzie są oporni. Inny przykład, Mateusza 2,3 jest opisane tam, że kiedy Herod się dowiedział, że narodził się zbawiciel, to jest też ciekawy fragment. 2,3. Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. Słuchajcie, usłyszeli, że się narodził zbawiciel, i się wszyscy przestraszyli. Izrael się przestraszył, że się zbawiciel narodził. I tu jest napisane, że cała Jerozolima. Ja już tak nawet żartowałem, bo Herod wypytał uczonych w piśmie, gdzie się zbawiciel ma narodzić i oni wytłumaczyli, że w Betlejem. Wiecie, że w Betlejem to była kompletna wiocha? Tam nikt nie chciał mieszkać w miejscu, gdzie gdzie zbawiciel miał się narodzić. Wszyscy wiedzieli, że tam się narodzi zbawiciel i nikt tam nie chciał mieszkać. To też jest ciekawe. Gdybyście wiedzieli, że Jezus Chrystus narodzi się w kobylinie Jakbyście byli prawdziwie wierzący i oczekiwalibyście nadziei Izraela, to byście się chyba przeprowadzili do, do Kobylina. Myślę, że to powinna być największa metropolia wtedy w Polsce. A tam nikt nie chciał mieszkać. Więcej, jak się dowiedzieli, że się narodził zbawiciel, dla nich zbawiciel kojarzył się z czym? Kłopoty. I niektórzy ludzie tak postrzegają, wiecie, życie z Bogiem, że to są kłopoty. Jakoś to życie w końcu sobie ułożyłem i teraz Bóg je chce mi zmieniać. No już bez przesady. Nie po to się męczyłem ostatnie 40 lat, żeby teraz Bóg mi to wszystko pozmieniał i wszystko na głowie mi postawił. Więc niektórzy kojarzą życie z Bogiem z kłopotami i się boją. Bracia i siostry, życie z Bogiem to nie są kłopoty. Kłopoty to są ze względu na to, że diabeł nas atakuje, że zło jest na tym świecie, ale Bóg to nie są kłopoty. Amen? Tak podchodzą niektórzy ludzie do dzieci. Niektórzy mówią tak: "Dzieci to tylko pieluchy i kto ma" Dzieci to ma coś tam, a kto ma pszczoły to ma miód. Jest takie powiedzenie. Co to za idiotyczne podejście? Przecież aby tak nasi rodzice do tego podeszli, to by nas tu nie było. A niektórzy ludzie do tego podchodzą, a dzieci to jest super błogosławieństwo. Ja powiem Wam szczerze, nigdy nie żałowałem, że się ożeniłem, nigdy nie żałowałem tego, że miałem dzieci i zawsze z tego powodu byłem szczęśliwy. A jak słucham niektórych ludzi, to powiem, człowieku, ciebie już los sam pokarał, ożeniłeś się. Kiedyś oglądałem, chyba to było, jak policja kogoś goni. Taki, taki to, to był komediowy serial, tam policja kogoś goniła i mówią, żona tyło, on się sam już ukarał. To jest, to jest bzdura, w Biblii tego nie znajdziecie. Więc jeżeli coś takie głupoty powtarza, to sobie sam kłopoty robisz. Pamiętacie, jak Genezareńczyk był uwolniony od demonów? Wiecie, mieli gościa w okolicy, który trzeba go było wiązać, a i tak zrywał to wszystko. Biegał po i krzyczał. W innej Ewangelii jest napisane, że dwóch takich tam było. Wiecie, chcielibyście, żeby tu w okolicy Benickiej takich dwóch goniło, biegało? Idzie jakaś kobieta, a oni, wiecie, zakrwawieni biegną za nią. No to przecież ona na atak serca, a pogotowie by trzeba było stawiać koło tej siedziby od razu, żeby blisko do lekarzy było. I nagle się okazuje, że przychodzą, Jezus uwolnił tego człowieka od demonów, on siedzi przy zdrowych zmysłach, a oni się przestraszyli. Przestraszyli się, no, no wiecie, świni zabrakło, bo to nagle potonęło wszystko i, i woleli, innymi słowy, ja, ja to tak odbieram, można mieć dwóch opętanych, czy tam jednego opętanego, zależy w której wersji Ewangelii. Można mieć takich dwóch szalonych ludzi, którzy biegają i straszą ludzi i mieć dwie, dwa tysiące świn. Więc jak zabrakło im świń, to powiedzieli, było lepiej z tymi opętanymi, a świnki nasze. Wiecie, niektórzy ludziom wolą, wolą cały bałagan w życiu niż zmiany, które Bóg wprowadza, bo coś niby stracą. Bracia są, co ty możesz stracić? Co możesz stracić, kiedy Jezus przyjdzie do ciebie? Złość możesz stracić. Ale będziesz udręczony, jak bez złości będziesz żył, nie? Kłótnię możesz stracić, to też udręka niesamowita. Jak tu swoje argumenty przedstawić żonie? Chciwość stracisz, no też cel w życiu stracisz. Jak tu żyć bez chciwości? Słuchajcie, wszystko, co Bóg nam zabierze, to, zabierze, to tak, tak naprawdę tylko nas uwolni i pobłogosławi. Więc czego tu się bać? Amen? Nie bójmy się życia z Bogiem i nie bójmy się demonów. One nie są warte, żeby zajmować się nimi w, w szerszej mierze. My oczywiście, kiedy mamy te spotkania, my, my uczymy tutaj o walce z demonami też. Ale, bracia i siostry, ja zawsze to samo powtarzam. Dla mnie demony to jest wypadek przy pracy. Moją pracą jest szukanie Królestwa Bożego, życie dla Boga, kochanie bliźnich. A skoro diabeł mi przeszkadza, to ten wypadek przy pracy muszę usunąć, bo mi przeszkadza. A moim celem jest Chrystus i kochanie ludzi. A nie, że moim celem jest pozbycie się demonów. Wyobraźcie sobie człowieka, który ma złe serce, jest zdemonizowany, wygowalniacie od demonów, a złe serce w nim pozostaje. Wyobraźcie sobie jakiegoś bandytę, który ludzi napada, bije ich, zabiera im pieniądze. To co myślicie, że jak te duchy odejdą, a serce pozostanie złe, nieprzemienione, niepoddane Bogu, to co to on za chwilę nie wróci do tego procederu? Dlatego sprawa toczy się nie tutaj właściwie o to, czy te demony, jak te demony powyganiać, tylko o twoje i moje serce. Czy one jest poddane Bogu, czy my, czy my jesteśmy zakochani w Bogu? Czy my jesteśmy w stanie poświęcić nasze życie dla naszego Boga? Nie będę was okłamywał. Niedługo umrzemy. Za 10, 20, 30, 40 lat nas już tu nie będzie. Jak internet przetrwa, to może parę kazań przetrwa, je, przetrwa ale nas już tu nie będzie. Więc jak chcesz te, tą resztę życia spędzić na tym świecie? W strachu, w bojaźni, bojąc się demonów, bojąc się życia z Bogiem, bojąc się sprawiedliwości. Czy chcesz po prostu być człowiekiem radosnym w Bogu i co nam każe, to zrobimy? Piotr przestraszył się służącej. Ze strachu zaparł się Jezusa. Tak wspaniałego swojego mistrza. Zaparł się. On mówi, że wszyscy się zaprom, on nie. A przestraszył się. I ze strachu zaparł się Jezusa. Dlatego strach też jest niebezpieczny. Kiedy Dawid, król Dawid się przestraszył, że jego cudzołóstwo wyjdzie na jaw, to uknął spisek. On z tak wielką premedytacją na zimno uknął spisek. Nie wiem, czy pamiętacie całą tą historię. Najpierw y, poprosił, żeby ten uriasz chetejczyk przyjechał, upił go i go do żony wyganiał. A ten, nawet pijany, powiedział: Nie, moi towarzysze broni są w polu, w bitwie, mówi: Ja z żoną nie będę teraz współżył. I się położył tam, nie, nie pamiętam czy w bramie, czy gdzieś i spał w bramie. No to król znowu podarunków mu tam dał, różne rzeczy. Wiecie, no chciał po prostu, żeby było, że, 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 że to jest dziecko Uriasza Hetejczyka. To król taki numer wyciął. A co w końcu powiedział? Powiedział do dowódcy wojska: Ustaw go w pierwszym szeregu, a jak będzie zacięta walka, odstąpcie, niego zabiją. Zaplanował morderc, morderstwo. Dlaczego? Bo się przestraszył, że się wyda jego grzech najaw. No, oczywiście, ten grzech był zagrożony karą mu kamieniowania. Więc bał się o swoje życie. Ale bojąc się o swoje życie, zabijał innych. Amen? Ale co ciekawe, to jest inna, inna cała historia. Kazanie można o tym opowiedzieć. Kiedy przyszedł prorok Natan, i tak ładnie mu opowiedział o owieczce, którą miał jeden biedny człowiek. A drugi miał mnóstwo tych owieczek i tą jedną jeszcze mu porwał. To Dawid od razu, wiecie, święty gniew i winienie śmierci. Czyli za owce by zabił. A to, że, że jednego z najlepszych swoich dowódców wojska kazał zabić, zostawić go, wiecie, wyobraźcie sobie w ogóle, co to za jedność braterska w tym Izraelu, że król namawia do pozostawienia kogoś, do porzucenia kogoś, żeby go nieprzyjaciel zabił, to jest coś obrzydliwego bo się przestraszył król Dawid. I twój strach będzie powodował, że będziesz przeróżne głupie rzeczy robił, chyba że będziesz pokutował z niego i oddasz to Bogu i przegonisz to ze swojego życia. Jeśli nie strach, wiele głupich rzeczy w twoim życiu jeszcze zainicjuje. Arcykapłani przestraszyli się służby Jezusa, powiedzieli, że trzeba go zabić, bo przyjdą Rzymianie, zabiorą nasz naród. Ze strachu znowu knuli spisek przeciwko najlepszej osobie, jaka chodziła po ziemi. Uzdrawiał chorych, nie popełnił nigdy żadnego grzechu. I chcieli go zabić, bo strach im to podpowiedział. Amen? A ilu z tu obecnych na przykład pracuje w pracy, gdzie jesteś poniżany i ze strachu nie zostawisz tej pracy? Bo się boisz, że nie znajdziesz innej pracy. Pomóc się do Boga, co Bóg nie może ci dać innej pracy? No chyba, że masz firmę jednoosobową i ty z sobą, z szefem nie możesz wytrzymać. To się nie zwolnisz. Amen. Z lęku przed śmiercią wszyscy są pogrążeni w niewoli. Kogo słuchasz, tego jesteś niewolnikiem. Tak mówi Pismo Święte w liście do Galacjan. Będziesz słuchał strachu, będziesz przegrywał. Przeczytam jeszcze jedną rzecz. Druga królewska, to już na koniec. Druga królewska, siódmy rozdział. Powiem szczerze, że to, co mówię, to ja naprawdę chcę pobudzić nas do takiego. Dobrego sprzeciwu wobec wszystkiego, co nas dręczy w życiu, żeby wreszcie odważnie powiedzieć: Dość tego. Nie będę niewolnikiem, nie będę się poddawał. Nawet jak będę płakała, czy płakał, i tak pójdę za Jezusem i koniec. I on na pewno usłyszy moje wołanie, na pewno mnie będzie uwalniał. Ale to jest, to jest determinacja, to jest wołanie naszego serca. Możesz się oczywiście poddać strachowi, i wtedy. no. Druga Kuleska, siódmy rozdział. A pierwszą otworzyłem. Siódmy rozdział od dwunastego od, od wersetu. Wiecie, Elizeusz zapowiedział ratunek, także tu, nie wiem czy pamiętacie tą historię, trendowaci wyszli do obozu, bo był głód, więc oni znaleźli tam jedzenie, wrócili. Ten adiutant, który powiedział, że to jest niemożliwe, że Bóg dał takie jedzenie, że, że to jest niemożliwe, choćby okna niebieskie były pootwierane. I cała ta historia była taka, że, że rzeczywiście to, ten nieprzyjaciel uciekł. Bóg tak zadziałał, że nieprzyjaciel zniknął. I powiem Wam tak, od 11 wersetu. Wówczas strażnicy zawołali i donieśli o tym do wnętrza domu królewskiego. Wstał wtedy król w nocy i rzekł do, do swoich dostojników. Ja Wam powiem, co dla nas szykują Aramejczycy. Aramy, Wiedzą oni, że jesteśmy wygłodzeni. Wyszli więc z obozu, aby się zaczaić w polu, myśląc, gdy oni wyjdą z miasta, to my pochwycimy ich żywcem i wtargniemy do miasta. przyjaciele już nie było, a on znowu snuje nadal wizję strachu. Powtarza to, co strach mówi. I wiecie, jest taki werset w Biblii, że będą uciekali, chociaż nikt ich nie będzie gonił. Ja to stosuję do demonów, że, że jak się będą opierały, to będą tak długo, że już nikt nie będzie nawet ich wyzywał, jeszcze będą musiały uciekać. A król, nieprzyjaciel zniknął, on się ciągle nieprzyjaciela boi. I mówi: oni się ukryli, oni to. I on to tłumaczy ludziom. Ten król powinien tak naprawdę otuchy dodawać narodowi. A to naród przychodzi mówi: Nie ma nieprzyjaciela. mówi: Nie, nie, oni się pochowali, oni są w zasadzie co nie znapadną. No to wyobraźcie sobie: macie pastora, i pastor wychodzi, słuchajcie. Bóg jest wielki. Tak, tak słyszałem, ale mówi co diabeł ostatnio zrobił. A przedwczoraj co zrobiła ta siostra mi opowiedziała, ten brat mi a wczoraj się pokłócili, a tam była awantura, pobili się, oczy podbite. Co ten diabeł może zrobić? Także ufajmy Panu. <głosy> 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 Przecież to jest pomyłka jakaś. Amen. Jak chcecie czytać słowo Boże, to czytajcie to, co Bóg powiedział wprost do was i do mnie. To bierzmy i od tego ani na lewo, ani na prawo nie odstępujmy. Amen. To, co powalczymy później? Tak? To jest wasza walka, my pomagamy. Amen. Czyli tu, bracia i siostry, którzy się będą o was modlili, my jesteśmy do pomocy, a walka jest wasza. Właściwie dokładnie to walka należy do Pana.